Halo, halo, dzień dobry moi milusińscy, witam was w kolejnym odcinku i dzisiejszy odcinek będzie z dedykacją dla mnie. Nie no, tak na poważnie, słuchajcie, dlaczego? Już mówię, uściślam i tłumaczę. Bodajże jak wrzuciłam dwa odcinki temu, odcinek dotyczący szybkiego makijażu dla gościa weselnego, że nie mamy czasu i że trzeba szybko, to był także tak roboczo nazwany makijaż dla opornych, to jedna z dziewczyn napisała komentarz, że ona po prostu robi to na spokojnie i się nie śpieszy, tylko po prostu wcześniej przygotowuje koncepcję, wcześniej przygotowuje sobie makijaż i robi sobie tak zwany próbny. I tak sobie wtedy pomyślałam, halo, halo, halo. Dlaczego by tutaj właśnie nie zrobić próbny ślubny? Poniekąd dla świadkowej. No bo właśnie, dlaczego z dedykacją dla mnie? Ponieważ jestem świadkową już za moment, już za chwilę, notabene trzeci raz i tak sobie myślałam, że za trzecim razem już jestem doświadczona, ogarniemy, wiemy o co chodzi, ale nie, to jest zupełnie inaczej, za każdym razem inne emocje, inne wszystko. Tak sobie pomyślałam, Magdalena, tu musisz być ogarnięta, zwarta, gotowa, mieć przemyślany plan i działać zgodnie z nim. I także myślę, że wielka improwizacja odnośnie makijażu mogłaby mnie zgubić. Także stąd jest dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy makijaż wykonam kosmetykami, które są trwałe, sprawdzone przeze mnie i do których sięgam najczęściej, kiedy właśnie wychodzę i planuję wielkie wyjście. Sukienkę mam generalnie chabrową, niebieską, no bardziej idącą w niebieski, ale jednak z niebieską, uznajmy, komisyjnie. Włosy myślę, że będę miała mniej więcej tak zrobione, tylko po prostu wyciągnę sobie na prostownicę tutaj początki, a tutaj będę miała coś w stylu takiego właśnie bułkowego upięcia tutaj o tako, z ozdobną wsówką, albo jeszcze sobie nałożę opaskę. Kolczyki na samym końcu jeszcze wam pokażę, które także zrobią robotę, ale specjalnie nie wzięłam mojej sukienki chabrowej, żeby wiecie, gdzieś mi podkład nie spadł, gdzieś żeby mi się nie ubrudziła, bo byłby smutek i żal. Więc moi drodzy, dobrze, jak już tytułem wstępu wszystko wiecie, jak będzie wyglądała dzisiejsza formuła odcinku. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli chcecie miło spędzić czas i uwaga, dziś będzie typowo mocno, na luźno, zresztą jak zawsze, to serdecznie was zapraszam na kolejny chyba 106 już odcinek, także lecimy. Zanim makijaż, to chciałabym wam pokazać pewną nowość, którą przetestowałam, z której jestem zadowolona, a w tej tematyce jest mnie naprawdę ciężko zadowolić, ponieważ jestem niedoświadczona, średnio umiem sobie radzić z tego typu produktami i laikowi udało się to zrobić fantastycznie, rewelacyjnie i efekty są naprawdę bardzo fajne i widoczne, ale ja buduję napięcie, czujecie to, nie? Moja karnacja jest dość jasna i blada i zazwyczaj jak się opalam, to po prostu jestem cała czerwona, zaraz mi to schodzi, schodzi skóra i jest to kompletnie bez sensu. Poza tym nie lubię się opalać, to też ma wpływ na starzenie się skóry i tym podobne rzeczy, a tutaj ta jędrność i sprężyna czystość musi być zachowana jak najdłużej. I szukałam produktów, które będą brązujące, nie dające właśnie plam, nie pachnące tak specyficznie, tylko żeby dały tą taką promienność skórze, żeby ta skóra tak wyglądała. I moi drodzy, znalazłam. Także chcę się z wami podzielić, przedstawić nową linię brązującą od Woli Botanica. I tutaj pokażę wam coś bardzo fajnego, ciekawego. Zobaczcie, najpierw trochę ściemnię ekran, żeby było lepiej widać i to, żeby różnica była także dostrzegalna. Ten pas startowy nie wynika, że krzywo się posmarowałam, tylko obwiązałam rękę na dwa razy gumeczką, żeby lepiej była widoczna różnica. Najpierw zrobiłam to taśmą, żeby wam pokazać różnicę, ale przy zmyciu pianki, a ja to już zdradziłam pierwszy produkt, po prostu ta taśma mi zeszła. To, co mi się podoba, to to, że ten efekt jest po prostu subtelny, nienachalny, nie ma takiej charakterystycznej pomarańczowo-brązowej ciapy, plamy, tylko jak widzicie, różnica jest dostrzegalna, ale ona nie jest jakoś mocno właśnie nachalna. Także, moi drodzy, jest to opcja przetestowana, spróbowana, także łatwa w użyciu i aplikacji. Moi drodzy, w skład linii wchodzi pianka brązująca, ona ma 240 ml i naprawdę jest to pokaźny słoiczek. Jak widzicie, z pompką konsystencja
I wiecie, oprócz tego, że jest to linia brązująca, to także są składniki aktywne, które jeszcze dodatkowo działają na naszą skórę z korzyścią. Co do samych składników aktywnych, uwaga, 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 tutaj Wam przeczytam. Na przykład właśnie przy piance brązującej, ekstrakt z brązowych alg, ekstrakt z kwiatu brzoskwini, naturalna melanina z daktylowca. Tak w ogóle nie wiedziałam, że daktylowcy mają melaninę. Jest to silny antyoksydant, czyli działa przeciwstarzeniowo, roślinny odpowiednik melaniny występującej w ludzkiej skórze. Następnie naturalny wegański DHA, naturalny roślinny składnik opalający, wytwarzany na bazie pszenicy, kukurydzy i buraka. Sok z aloesu odżywia, koi, łagodzi, aktywnie redukując zaczerwienienia i podrażnienia. Ekstrakt z malin, bogate źródło witamin, przeciwutleniaczy, wyraźnie odświeża, wygładza, regeneruje na skórę, wspomagając promienny wygląd. Rzeczy ważnych, nakładając piankę, uwaga, 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 o wiele łatwiej i lepiej jest to nałożyć rękawicą. Tutaj także nie brudzą nam się przestrzenie pomiędzy palcami, i także rękawica jest w linii welurowa, ale do czego zmierzam? Piankę zmywamy, bo też często wiele osób pianek samoopalających, brązujących nie zmywa, a to jest dość ważny i istotny element. Następnie mamy balsam Touch of Summer i tutaj ze specyfikacji technicznej ma on 195 ml. Konsystencja typowo kremowa. No i balsamu już nie zmywamy. W balsamie także mamy przyjazny skład, bo aż 98% składników pochodzenia naturalnego i tutaj także właśnie naturalna melanina z daktylowca, naturalny wegański DHA, skwalan z trzciny cukrowej, o, dobrze, nie połamałam się, lipid wykazujący działanie nawilżające, nawadniające i natłuszczające, opóźnia procesy starzenia skóry, aktywnie chroniąc przed wolnymi rodnikami, olej z malin, olej z marchwi, masło kakaowe, kompozycja emolientów, uzupełniająca ochronę lipidową skóry, zapewnia jędrność, elastyczność oraz jedwabiste wygładzenie. I jako trzeci produkt mamy kropelki brązujące do twarzy. Ja dzisiaj je także przed nagraniami nałożyłam. I to, co jest ważne, można je stosować samodzielnie bądź dodając do serum o żelowej konsystencji. Wtedy ten efekt jest delikatniejszy, subtelniejszy. I także one są do stosowania codziennego. No i w zależności od tego, jaki chcemy osiągnąć ten efekt opalenizny na skórze, na twarzy, no to dozujemy więcej, mniej. Przed nagraniami nałożyłam kropelki. Jak widzicie, równomierny koloryt skóry, nie ma żadnych plam, także zdrowa, fantastyczna opalenizna i to jeszcze przy okazji z pielęgnacją. I ostatnia gwiazda w serii jest to rękawica peelingująca, po prostu ułatwiająca nam zmycie produktów. I to, co najważniejsze, bo takie pytanie też może paść. Magdalena, czy one brudzą pościel, czy one brudzą ubrania? Otóż odpowiedź brzmi: nie, zarówno wszystkie trzy, także tym bardziej serdeczna polecajka. Moi drodzy, ależ się rozgadałam, ale po prostu z tej ekscytacji to wszystko. Uważam, że warto. Jest to także produkt polski, więc ja lubię wspierać nasze dobre polskie. Tak naprawdę cudze chwalicie, swego nie znacie, a mi, jako osobie niedoświadczonej i wiecznie niezadowolonej z tego typu produktów, wreszcie wyszła piękna, zdrowa opalenizna z pielęgnacją w tle. Moi drodzy, pora na makijaż. Wreszcie. Tutaj będę używać dwóch produktów, powiedziałabym, dość mocno niekonkurencyjnych wobec siebie, ale przeciwstawnych. Zaraz zrozumiecie, o co chodzi. Ponieważ z jednej strony mamy krem rozświetlający, nawilżający od Glam Shopu, ten, który Wam ostatnio pokazywałam, bardzo się mocno z nim polubiłam, a z drugiej strony mamy bazę matująco-wygładzającą. W ogóle moim ostatnim chyba ulubionym słowem przy nagrywaniu filmów jest słowo nienachalne, bo ponieważ naprawdę to rozświetlenie jest kompletnie nienachalne, delikatnie, ale jakże ładnie nawilżające skórę. W międzyczasie, kiedy kremik się wchłania, to ja Wam wytłumaczę, dlaczego baza matująco wygładzająca. Nakładam ją punktowo, zazwyczaj w miejsca, które po czasie mi się wyświecają, czyli czoło oraz policzki i broda. Jest to baza, która rewelacyjnie przedłuża trwałość makijażu. I uwierzcie mi, że komu by mi nie nałożyło, to każdy później mówi: Madzia, a co to takiego było? Ależ, jak mi się makijaż trzymał. No i właśnie, leci tu, leci tu. Leci delikatnie na brodę oraz na czoło.
Bazy będą mi się tutaj elegancko wchłaniać i ja w międzyczasie przechodzę do makijażu oczu. Makijaż oczu zawsze rozpoczynam od korektora bądź nałożenia bazy. I tutaj mój totalny ulubieniec, o którym Wam już chyba wspominałam, a mianowicie korektor od Catrice True Skin. Jest to korektor, który jest dość mocno kryjący, ale jednocześnie nie przesuszający, z kwasem hialuronowym, naprawdę rewelacja. Powiedziałabym, że kolor numer 10, Cool Cashmere, jest dość chłodny, ale jednak ten kolor jest dość mocno uniwersalny. Jedyny minus tego korektora jest taki, że ciężko go jest dostać w drogerii. Ja go zamawiałam przez Kokolite. I dobra, moi drodzy, dalej przechodząc do makijażu oczu, tutaj także Wam już znane pomadki z Sephory. Uwielbiam, uwielbiam i na ustach, i na oczach, właśnie jako podbicie kolorystyczne. Korektor jest nieprzypudrowany, i nakładam tak naprawdę na całą ruchomą powiekę pomadkę. Czystym pędzlem rozcierając granice. Moi drodzy, pora na cienie i tutaj z góry przepraszam za stan tej palety, ale z jednej strony z góry przepraszam, ale z drugiej strony uważam, że jest to ogromny komplement, ponieważ widać, że jest ta paleta używana. Na bogato i mocno i regularnie, i to jest ta paleta, do której zawsze wracam, która zawsze mi się sprawdza, a mowa tutaj o palecie z Afektu przy współpracy z Karoliną Matraszek Pure Passion. I moi drodzy, pora na kolor przejściowy, będę mieszać ze sobą te tutaj dwa odcienie, jak widać moje zresztą ulubione, i lecę na załamanie puchatym pędzlem oraz zewnętrzny kącik. Następnie sięgam po ciemniejsze kolory, mieszając je. Stawiam na oko w stylu glamour, podkreślone, ale z delikatnym twistem. Zaraz powiem dlaczego. No i błysk, złoto, bo mam złote dodatki. Kiedy kącik ściemniony mam, błysk na środek dam. I zazwyczaj przyklejam go na klej, taki nieszkolny czy coś, tylko glitter glue akurat tutaj miałam pod ręką z Make Up Revolution, i delikatnie wklepię palcem, sięgam po błysk złoty Desi i Marzena Tarasiewicz z paletki Say Yes z kolekcji. Klepuję. Pamiętacie, ale przypomnę, granice przecieram. I moi drodzy, może powiecie, zadacie pytanie: Magdalena, ale czym ten makijaż się odróżnia od tego ostatniego, który robiłaś? Także był brąz, także było przecieniowane i także było złoto. Otóż pragnę tutaj dodać delikatnego twista i złamać to złoto niebieskim pyłkiem. Także, żeby mi pasowało do sukienki, ale żeby nie było to, i znów moje ulubione ostatnie słowo, nachalnie. Tutaj w wewnętrznym kąciku. Drodzy, pora na kreskę. Blisko linii rzęs maluję kreseczkę i po eyelinerze zewnętrzny kącik wzmacniam ciemnym brązem wymieszanym z czarnym. Wklepuję, nie rozcierając. Doszły rzęsy i nie wiem, czy dostrzeżecie różnicę, jednakże jest ona na żywo widoczna i robiąca robotę, kiedy ktoś stoi obok nas bliżej i się nam przygląda, ewentualnie kiedy pada na nas słońce. Otóż, do czego zmierzam? Przy tej rzęsie, do rzęs na pasku, które przecięłam na pół, bo były symetryczne, dokleiłam od dołu niebieskie kępki z klawiera. Kępeczki prezentują się następująco. Są to V-shape'ki. Głównie tutaj wykorzystałam te najdłuższe 14 oraz te pośrodku. Jakby nie wszystkie tutaj, których nie ma, tylko po prostu już wcześniej miałam zużyte. Generalnie serdeczne polecanko, jeżeli chodzi o te rzęsy z kolorem. Jest jeszcze wersja fioletowa oraz różowa. Fioletowa tutaj do makijaży bordowych. Gdzieś tam właśnie przemycić ten akcent. Naprawdę super. No i dobra, moi drodzy, przechodzę na podkład. Może nie do stosowania codziennego, ale zdecydowanie nadal obstaję przy tym, że jest to jeden z moich ulubionych, jak nie ulubiony,
specjalny podkład drogeryjny Kobo Pro Formula. Rewelacyjnie lekki, kryjący, wręcz niewyczuwalny na skórze i trwały, co ważne. Ma konsystencję leistą, bardzo równomiernie rozprowadza się po twarzy i wygląda naprawdę fenomenalnie. No zerknijcie. No uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I jest to podkład, którego jestem pewna i jest to podkład, który zakładam na wielkie wyjście. Więc on jedzie ze mną obowiązkowo. Uwaga, bo ja o tym nie informuję, a później słyszę albo słyszę, czytam komentarze, że o, ten podkład chyba ściemniał. Nie, moi drodzy, ja ściemniłam teraz ekran. Pod oko leci puder Desi Say Yes przy współpracy z Marzeną Tarasiewicz. On jest pudrem utrwalającym, delikatnie rozświetlającym. On daje taki efekt wygładzenia satyny. Drobina, mimo tego, że jest to puder lekko rozświetlający, ta drobina nie jest nachalna. No bez kitu, moje ulubione słowo. Uwaga, uwaga konkurs. Uwaga konkurs. Proszę napisać propozycję słowa, synonimy słowa nachalne, którym mogłabym tutaj zastąpić wyżej wymieniony. I uwaga, na całą twarz, nie wiem już, który raz o nim mówię i używam i zużywam opakowanie, wcześniej Vivomood, teraz to się nazywa Transparent Baking Powder. Jak on pachnie ciasteczkiem przepięknie. Buzia przypudrowana, utrwalona, także Wam nieraz powtarzałam, że jeżeli chcemy, aby ten efekt był bardziej trwały, to nie omiatamy, tylko wklepujemy. I moi drodzy, ulubieniec na maksa. Jest to także zużyte moje bodajże trzecie opakowanie, mimo tego, że wiecie, ja mam dużo tych pudrów rozświetlających, ale tak, to jest ten ulubiony najbardziej na świecie. Oczywiście mowa o madziowym pudrze przy współpracy z Lovely. I tutaj gorące polecanko, aby ten puder nakładać szerokim, dużym pędzlem. To jest pędzel od Glam Shopu. I teraz może zadacie pytanie, Magdalena, skoro przed chwilą zmatowiłaś, to po co rozświetlać? Otóż tamten puder właśnie utrwalił mi makijaż. Jestem pewna, że on się będzie długo trzymał i będzie trwały. A to jest opcja taka, którą lubię, czyli właśnie rozświetlonej, satynowej cery. Porównajcie, tutaj mamy wersję samą w macie, a tutaj rozświetloną. Jako że makijaż klasyczny, glamour, ale właśnie trochę z tym twistem i kolorem, to będąc w madziowym klimacie, sięgam po kredkę miętową i nią zaznaczę linię wodną. I po namalowanej linii wodnej sięgam po jeden z tych cieplejszych brązów i przecieniowuję całą dolną powiekę. I moi drodzy, zapraszam na brązurowanie, różowanie oraz rozświetlanie i przedstawiam Wam produkt, którego używam w ostatnim czasie bardzo regularnie, którego na początku nie zrozumiałam i do którego trochę się musiałam przekonać, bo tak dotykając, on prawie nic nie daje, on jest bardzo delikatno subtelny, ale jest bezpieczny. Mowa tutaj właśnie o brązerze lekko rozświetlającym schudy. W kolorze u mnie light numer 1. Nie robi plam. Nie jest nachalny. Uważam oficjalnie, że słowem dzisiejszego odcinka jest nachalny. Nie nachalny. Tak, dokładnie właśnie tak. I przechodzę do rozświetlania. I tutaj, moi drodzy, uwaga, uwaga, uwaga. Rozświetlacz Spaeze, rewelacyjny, daje świetny błysk tafle i wygląda fenomenalnie. U mnie w opcji tej jaśniejszej, ale naprawdę jest to, uważam, must have. Jest to z najnowszej kolekcji Selfie Glow. O, tak, właśnie, właśnie tak. I kto nie ma, to gapa, trzeba mieć. O, cyk, zobaczcie. Fiu, fiu, fiu. Jakby powiedział pan Robert Makłowicz, no piękny jest błysk, piękny błysk i blask.
zarówno do makijaży dziennych, i do wieczorowych, i do świadkowych. Lubię, 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 oj mocno. Moi drodzy, pora na róż do policzków. Generalnie powiedziałabym, że kocham wszystkie i tych ulubionych mam wiele, ale najczęściej sięgam po ten oto tutaj z afektu. Nienachalny kolor, lekko brzoskwiniowy 002. On jest także opcją lekko rozświetlającą satynową. No, rewelacyjny, piękny, o tak. No i pomiędzy bronzer a róż. Taki róż rozświetlacz. Dziękuję za poprawę. Do pełni makijażowego szczęścia pozostały mi usta. I myślę, że Was nie zdziwię, ale tutaj zdecydowanie wybieram Golden Rose. 101 Soft Matte została na chacie, więc zastępczo. Tutaj jest wersja ink i kolor numer 1 w chłodki standardowo. Zapraszam. No tak, 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 tak. Pełne krycie, lekkość na ustach, nie robi się z niej taka skorupa, że za jakiś czas jak się poprawi, to można po prostu tutaj zrolować ją. Rewelacyjne. Moi drodzy, makijaż gotowy i tak się prezentuje mój próbny ślubny świadkowej, który już za moment, już za chwilę. Mam nadzieję, że wystarczy mi czasu, aby go zrobić. Oko podkreślone, rozświetlona skóra, nude usta do chabrowej sukienki. I żeby właśnie nie przesadzić z tym chabrem, żeby nie iść w granatowe oko, żeby nie było tego za dużo, to po prostu na linię wodną nałożyłam turkusową, miętową kredkę. No i gdzieniegdzie przykleiłam od dołu kępki w niebieskim kolorze. No i tutaj także flash z niebieskiego pyłku. Także ten akcent, nawiązanie gdzieś tam poniekąd jest. I moi drodzy, zawsze dopieszczeniem całej stylizacji są dodatki, a ja te dodatki uwielbiam w postaci czegoś na włosy bądź kolczyków. I tutaj nie mogło być inaczej. Kolczyki znalazły mnie. Otóż są to ręcznie robione i do tego mam ozdobę, która może być albo właśnie doczepiona, bo także na wsuwki do włosów, bądź po prostu w formie pasku. I teraz sobie wyobraźcie, ta chabrowa sukienka, kolczyki, akcent na oko. Jestem gotowa. Moi drodzy, spójna klamra stylizacyjno-makijażowo-kolczykowa została domknięta i tym samym zmierzamy ku końcowi dzisiejszego odcinka. I nie będę robić zbędnych podsumowań, bo wszystko po drodze zostało powiedziane. Zobaczyliście moich ulubieńców, którzy na stałe zagościli w kosmetyczce, na przykład właśnie paleta z efektu, czy podkład Cobalt Pro Formula, a także tutaj świeżynki i nowości, które już nieźle pozamiatały na naszym drogeryjnym rynku. To, co jeszcze chciałabym wspomnieć, a ja wiem, że Wy lubicie, to zapisując się do newslettera Woli Botaniki, macie minus 40% na zakupy przy minimum wydanych 250. Fajnie, fajnie. Drodzy, koniec na dziś, ale jeszcze przypominam o konkursie, tak wiecie, roboczo nazywając, na synonimy słowa nienachalny. Także do zobaczenia, do następnego. Mua!